Partnerstwa współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty, których celem jest opracowanie, transfer i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz realizacja wspólnych inicjatyw, które poprzez współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń w międzynarodowym gronie prowadzą do pozytywnych zmian. Partnerstwa współpracy mogą być bardzo różne. Ważne, aby każdy projekt stanowił część koncepcji projakościowej zmiany w sposobie i treściach kształcenia oferowanych przez zaangażowane w niego instytucje. Partnerstwa współpracy są powiązane z jednym lub wieloma głównymi priorytetami programu Erasmus+. Włączenie społeczne i poprawa dostępności szkolnictwa wyższego dla osób z mniejszymi szansami, podnoszenie świadomości na temat problemów środowiskowych i kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi, podnoszenie potencjału i kompetencji cyfrowych instytucji, zachęcanie do aktywności obywatelskiej i rozwój kompetencji społecznych i międzykulturowych. Projekty tej akcji skierowane są do organizacji, uczelni, przedsiębiorstw oraz innych instytucji z krajów członkowskich Unii Europejskiej i stowarzyszonych z programem, a w szczególnych przypadkach również z pozostałych krajów świata. Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to 3 instytucje z 3 różnych krajów, a instytucja wnioskująca staje się koordynatorem projektu. Efektem pomyślnej realizacji projektu powinno być wzbogacenie oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki, podniesienie jakości kształcenia, poprawa sposobu funkcjonowania uczelni jako instytucji, poprawa kompetencji osób nauczających i nauczanych. Projekty trwają od roku do 3 lat. Na etapie tworzenia partnerstwa decydujesz o skali działań i powiązanej z tym wysokości budżetu między 120, 250 i 400 tysięcy euro. Najważniejsze są rezultaty. Projekt powinien doprowadzić do powstania rezultatów, które odpowiadają na potrzeby grup docelowych, instytucji i społeczeństwa. Sukcesem dobrze zaplanowanego procesu jest określenie tego, co chcemy osiągnąć już na samym początku tworzenia projektu. Dzielenie się rezultatami umożliwia dotarcie z informacją o swojej działalności oraz o programie Erasmus+ do wybranej grupy odbiorców. Ważną kwestią jest to, aby osiągać trwałe rezultaty i upowszechniać je wśród możliwie najszerszego audytorium za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi komunikacji. Rezultaty projektu można upowszechniać w różny sposób, np. poprzez platformę rezultatów. Warto też wykorzystywać specjalistyczne, związane z daną dyscypliną akademicką lub branżą, seminaria i konferencje, aby zainteresować innych wypracowanymi innowacjami.